usłyszałem bardzo wiele głosów, marszałek mrozi immunitety, to kłamstwo, chcę je sprostować. Dla Państwa wiedzy kilka dat, które pokażą, jak ten proces wygląda. Pierwszy wniosek w sprawie posła Kaczyńskiego trafił do Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych ode mnie 30 kwietnia, a do Sejmu wpłynął 11 kwietnia. Wniosek pana Ramona Giertycha z prywatnego oskarżenia przeciwko posłowi Ziobrze został uzupełniony 18 czerwca, do komisji przekazany 2 lipca. Kolejny wniosek Romana Giertycha z prywatnego oskarżenia przeciwko Mariuszowi Błaszczakowi wpłynął do Sejmu 2 lipca, a do komisji został przeze mnie przekazany 11 lipca. Wniosek Komitetu Obrony Demokracji przeciwko posłowi Markowi Suskiemu uzupełniony 14 sierpnia, przekazany przeze mnie do komisji 28 sierpnia. Ostatni wniosek z prywatnego oskarżenia pana Zbigniewa Komosy, to jest w sprawie pana Kaczyńskiego, wpłynął 10 października, do komisji wysłałem go 31 października. Na tym posiedzeniu głosowany będzie wniosek z prywatnego oskarżenia, bo to jest większość tych wniosków, one są z prywatnego oskarżenia, ktoś kogoś uważa się pomówiony, tego typu rzeczy. Uchylenia immunitetu posła Frysztaka wniosek złożył pan Robert Bąkiewicz. Mamy w tej chwili w Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich 13 wniosków. 13. 13 wniosków, które czekają na rozpatrzenie. Mam nadzieję, że Komisja Regulaminowa w miarę sprawnie się z nimi upora, na co liczę. Wydaje nam się, że jest pole do zmiany prawa. Te sprawy immunitetowe nie powinny być, w mojej ocenie, z moich doświadczeń, to wynika, prowadzone w ten sposób. Mamy podstawowy problem, że nie nadajemy im numerów druków i że one są niejawne. Moim zdaniem powinny być jawne i powinny być traktowane jak wszystkie druki sejmowe, tak żeby państwo, ale też i wszyscy mieli wgląd na to, jak procedura idzie. Kiedy został zgłoszony, złożony, numer druku, wiadomo, kiedy poszło do komisji. Jeżeli będą w tych wnioskach jakieś rzeczy, które należy zastrzec, to będziemy mogli je zastrzegać na wniosek prokuratora, tak, że są pewne sprawy, które nie powinny być ujawnione. Tutaj będę prosił pana przewodniczącego Urbaniaka też o radę, o wsparcie. Będę postulował na prezydium Sejmu, żebyśmy taką zmianę przeprocedowali, żebyśmy nie robili z wniosków immunitetowych jakiejś tajemnej kategorii spraw, które są w dyskrecjonalnej dyspozycji marszałka. Tak nie jest. To są, ja je traktuję jak normalne sejmowe druki, które muszą przejść normalne, formalne procedury, więc nie wiem, dlaczego państwo i opinia publiczna nie mielibyście wiedzieć, jak te procedury wyglądają i z takim wnioskiem racjonalizatorskim do prezydium, mam nadzieję, że z pomocą pana przewodniczącego Urbaniaka się zwrócę.